Cześć, jestem Przemek Trytko, mam 26 lat i jestem ze Strzelec Opolskich. Zadowolony, że wracasz do Polski, do polskiej ekstraklasy? Tak, pewnie. Jest to dla mnie na pewno życiowo taki powrót, z którego się cieszę. Taki krok na plus, mam nadzieję. No i sportowo też nie ukrywam, że mam nadzieję, że to będzie dla mnie pozytywne jakieś wyzwanie i przeżycie. To była trudna decyzja, gdy korona wystąpiła z propozycją? Nie, już to mówiłem, że tak w miarę szybko od momentu oferty się to potoczyło do momentu podpisania kontraktu. Także ja byłem raczej zdecydowany, szybko dogadaliśmy się z klubem, no i jasne. Podejrzewam, że Andrzej Kobylański też miał wpływ na to, osoba Andrzeja, z którego się znacie z Niemiec, że trafiłeś do korony. No na pewno nie ma co ukrywać. Grałem teraz w Niemczech. Pan Kowalański też tam wcześniej występował i pracował jeszcze w Energii. Znamy się właśnie z tamtego okresu, także na pewno miała wpływ. I na koniec takie pytanie prywatne. Jak masz troszkę wolnego czasu, Przemek, to co porabiasz najchętniej? Ogólnie odpoczywam i, że tak powiem, za dużo na mieście mnie nie widać. Raczej jakaś książka czy film.